Zmieniamy regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie, likwidując absurdalny zapis, który uniemożliwiał właścicielom czworonogów i zwierząt domowych wyprowadzanie tych zwierząt na tereny publiczne. Po pierwsze, jest to zakaz absurdalny, po drugie niezgodny z prawem, ponieważ są już wyroki sądu, które mówią, że gmina nie może ograniczać obywatelom tych swobód, jedynie może określać, jakie warunki należy spełniać, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim innym użytkownikom tych przestrzeni publicznych, ludziom i innym zwierzętom. Dlatego też sama likwidacja zakazu nie oznacza, że mamy tutaj pełną wolność i swobodę. Każdy właściciel za swojego psa ponosi pełną odpowiedzialność. Należy te psy pilnować, kiedy one są na spacerze. Powinny być na smyczy. Rasy niebezpieczne, ale także z innych powodów zagrażające bezpieczeństwu, utraty zdrowia przez człowieka czy przez inne zwierzę powinny być wyprowadzone w kagańcu. No i co najważniejsze, należy po swoich psach sprzątać. Także drodzy Państwo, jak idziecie na spacer, to zabierajcie ze sobą woreczki. My jako gmina na swoich terenach na pewno zadbamy o większą liczbę koszy na psie odchody. Niemniej jednak proszę pamiętać, że olbrzymia większość terenów w naszej gminie to są tereny prywatne. To są tereny spółdzielni mieszkaniowej, to są tereny wspólnot mieszkaniowych, więc będę apelował. I już apeluję z tego miejsca do spółdzielni mieszkaniowej oraz do wspólnot mieszkaniowych o to, żeby również przy swoich terenach postawiły nowe kosze na psie odchody. Będzie jakaś edukacja w tej sprawie, bo jesteśmy trochę niewielkim miastem i jakby tradycji sprzątania po psie nie ma. Znaczy ja już widzę, że są osoby, które zawsze wychodzą na spacer ze swoim pieskiem i mają przy sobie woreczki i robią to, co do nich należy. Natomiast są tacy, którzy to lekceważą. Więc po pierwsze edukacja, to zwracanie uwagi, ale też myślę o jakiejś takiej kampanii gminnej, być może wspólnie z naszymi instytucjami, która miałaby edukować w zakresie tego, jakie są obowiązki, co na nas ciąży i kiedy jesteśmy właścicielem czworonoga.